Dziękuję bardzo panu posłowi. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Antoniego Błądka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Proponowane zmiany budzą wątpliwości co do faktycznego przyspieszenia procesu inwestycyjnego. Z jednej strony usuwają pozwolenie na budowę, a jednocześnie wprowadzają zgłoszenie budowy, co prawdopodobnie stanie się tak samo uciążliwym procesem decyzyjnym. Szczególną kontrowersję budzi propozycja zmiany 15, gdzie rezygnuje się z wymogu dostarczenia oświadczeń dostawców mediów o zapewnieniu dostaw do zaprojektowanej inwestycji. Tutaj poseł wnioskodawca tłumaczył to w ten sposób, że realizacja inwestycji może już trwać, w tym czasie inwestor będzie pozyskiwał wymagane oświadczenia. Tylko jest takie pytanie, a co się stanie, jeśli pozyskanie dostaw mediów nie będzie możliwe, że trzeba budować stację transformatorową, przepompownię i tak dalej, i tak dalej. Wtedy konsekwencją tego będzie brak uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Kto poniesie wtedy za to odpowiedzialność? Dziękuję.